Wracamy z kolejnym rocznikiem ze świata wirtualnej rozrywki. Rok 2011 to czas, w którym obrodziło nam w kapitalne produkcje i jedną, która przez niektórych nazywana jest największym rozczarowaniem dekady. Nie uprzedzajmy jednak faktów, zaczynamy! We are the living weapons of humanity. Mass Effect 2. Druga część mojej ulubionej wirtualnej space opery. Kontynuacja przygód Sheparda zaczyna się jak u Hitchcocka, trzęsieniem ziemi. Potem jest już tylko lepiej. Przez wielu Mass Effect 2 uważany jest za najlepszą część. Co prawda były osoby zawiedzione tym, że seria poszła bardziej w stronę strzelanki, upraszczając jednocześnie elementy RPG, jednak pod względem fabularnym to prawdziwy majstersztyk. Parszywa dwunastka w kosmosie, przygoda bardziej kameralna niż inne odsłony serii. Ja nie mogłem się od niej oderwać właśnie dlatego, że koniecznie chciałem wiedzieć, co będzie dalej. Jest to głównie zasługa świetnie napisanych postaci, które towarzyszyły Shepardowi w zmaganiach ze zbieraczami. Dla mnie klasyk. Total War Shogun 2. Przy tej strategii spędziłem naprawdę setki godzin. Creative Assembly powraca do świata XVI-wiecznej Japonii w najlepszej, moim skromnym zdaniem, odsłonie serii. Jak dla mnie to Total War idealny. Pod względem strategicznym bardzo świadoma gra, która świetnie adaptuje stare i sprawdzone rozwiązania z poprzednich odsłon i łączy je z nowymi. Jedną z największych ciekawostek odnośnie tej produkcji jest to, że system sztucznej inteligencji został napisany zupełnie od nowa na podstawie sztuki wojny Sun Tzu. Rewelacyjna kampania single player oraz rozbudowany tryb dla wielu graczy sprawia, że do Shoguna 2 wracam dosyć często. Mortal Kombat na PlayStation 3 i Xboxa 360. Po latach posuchy i najwyżej średnich tworach, takich jak na przykład Mortal Kombat vs. DC Universe, studio NetherRealm pod wodzą Eda Boona powraca z rewelacyjną kontynuacją / rebootem serii. Mortal Kombat czy też Mortal Kombat 9 to absolutny majstersztyk wśród bijatyk. Ilość zawartości w tej produkcji jest miejscami przytłaczająca. Singlowa kampania fabularna, wieża wyzwań, zwyczajne pojedynki, multiplayer z kilkoma trybami, a do tego świetna krypta, w której za zdobyte punkty możemy odblokowywać nowe stroje, fatality, tudzież inne smaczki. Ale to przecież niesamowicie dynamiczne i krwawe starcia sprawiły, że dostawałem wypieków na twarzy i nie mogłem oderwać się od ekranu. L.A. Noire. Gra perełka, troszkę niedoceniana. Opowieść o policjancie z Los Angeles, rozgrywająca się 2 lata po zakończeniu II wojny światowej, to rasowy kryminał noir, świetnie wykorzystujący wszystkie cechy charakterystyczne gatunku. Jednak nie jest to gra dla wszystkich. Ci, którzy oczekują intensywnej, niekończącej się akcji, dużą częścią rozgrywki w L.A. Noire jest szukanie śladów, poszlak, dowodów oraz prowadzenie przesłuchań. Jednym słowem, śledztwo pełną gębą. Jak dla mnie bomba, ale rozumiem, że innych może coś takiego znużyć. Niemniej, elementów akcji nie brakuje. Warto wspomnieć, że wrażenie filmowości potęguje również zastosowanie technologii motion capture, która w realistyczny sposób oddaje mimikę twarzy. Wiedźmin 2 – Zabójcy Królów. Tej produkcji po prostu nie mogło zabraknąć. CD Projekt Red podbija świat drugą częścią Wieśka. W moim odczuciu Zabójcy Królów wyprzedzają pierwszą część pod każdym względem. Zresztą, co można powiedzieć o grze, o której praktycznie wszystko już zostało powiedziane? Mimo swoich wad, klasa sama w sobie, pod względem niezłej mechaniki oraz rewelacyjnego sposobu przedstawiania fabuły. A premiera Wiedźmina 3 już za nami. Alice Madness Returns. American McGee powraca do Alicji, tworząc kolejną popapraną produkcję. Popapraną oczywiście w pozytywnym znaczeniu. W krainie czarów, stworzonej w umyśle chorej psychicznie Alicji, nie dzieje się dobrze. Tak więc bohaterka musi do niej wrócić, by stawić czoła nowemu zagrożeniu. Alice Madness Returns to świetna platformówka akcji z rewelacyjną grafiką, kapitalnymi lokacjami, tempem akcji oraz świetnymi dialogami. Szczególnie w wykonaniu kota z Cheshire. Alicja ma bardzo mroczną fabułę, zahaczającą o dosyć poważne problemy społeczne. Pozycja w 100% godna polecenia. Come now, Alice. It's only a dream. Duke Nukem Forever. No właśnie, miało być coś, a wyszło tak sobie.
Ale czy kogoś to dziwi? Lata oczekiwań, zawirowań produkcyjnych nie mogło wyjść Duke'owi na dobre. Zamiast godnego następcy Duke Nukem 3D dostaliśmy średniego FPS-a. Wiem, że gra ma wielu zwolenników, ale jak dla mnie wielki, wielki zawód. Deus Ex Human Revolution. Po bardzo udanym powrocie do uniwersum Mortal Kombat nastał czas na powrót do świata Deus Ex. Human Revolution, który jest prequelem do poprzednich części, wciągnął mnie od pierwszych minut. Klimat, kochani, klimat czerni i złota. I fabuła oczywiście. To jest to, czym produkcja mnie urzekła, mimo iż cyberpunku nie darzę jakąś szczególną estymą. Historia, jak na produkcję o takiej tematyce przystało, porusza dosyć istotne kwestie człowieczeństwa i tego, czy ludzkość je straci, jeżeli dążyć będzie do samodoskonalenia za pomocą maszyn i elektroniki. Od zagwozdka, na którą gracz sam musi sobie odpowiedzieć. Batman Arkham City. Rockstar powraca do Batmana w wielkim stylu. Arkham Asylum było grą rewelacyjną, ale Arkham City to prawdziwy majstersztyk, arcydzieło, jakkolwiek by to nazwać. Zarówno dla fanów Batmana, jak i dla innych graczy, którzy z komiksowym bohaterem nie mieli często do czynienia. Nowa odsłona przygód Batmana wynosi gatunek gier akcji, jakkolwiek szeroko by go nie rozumieć, na nowy poziom. Świetna fabuła uzupełniona masą dodatkowej aktywności, która ma swoje oparcie w świecie, nie sprawia wrażenia sztucznej próby przedłużenia czasu gry. Miejmy nadzieję, że nadchodzący Arkham Knight stać będzie przynajmniej na podobnym poziomie. Skyrim. Narażę się wielu osobom. Skyrim to jedyny Elder Scrolls, który wciągnął mnie na naprawdę długi czas. Gry z tej serii zawsze nastawione były na eksplorację i opowiadanie własnej historii. Nie wiem dlaczego, to jest oczywiście tylko i wyłącznie subiektywna sprawa, to właśnie Skyrim dał mi tego najpełniejsze odczucie. Jestem w stanie zrozumieć tych, którym znacznie bardziej do gustu przypadł Oblivion czy Morrowind, ale dla mnie właśnie Skyrim zaoferował z całej serii największą przygodę. No i na tym kończy się nasze zestawienie. Oczywiście warto dodać, że w 2011 roku pojawiły się takie produkcje jak Two Worlds 2, Crysis 2, Anomaly Wars on Earth, Fear 2, Bastion, Gears of War 3, Warhammer Space Marine, Battlefield 3 oczywiście, Assassin's Creed Revelations czy Star Wars The Old Republic. Owocny rocznik, moi drodzy, owocny. Do usłyszenia.